Dzisiaj rozebierzemy sobie taki motor 220 V bez mohelnicy. Zobaczymy, ile jest miedzi i aluminium. Tutaj sobie to rozetniemy, to odwalimy i zobaczymy. To żeśmy to rozebrali sobie. Wieko. I tutaj rozśrubowaliśmy śruby. Tak. Idziemy dalej. Idziemy to tu wyklepać. I zobaczymy, co będzie. Jak tutaj się nam powiodło rozebrać. Tutaj mamy mieć. Teraz musimy sobie pośrodek jakoś wydostać tu z tego płaszcza. Chyba to tutaj rozetniemy i zobaczymy. Tak, już sobie to wyklepaliśmy tutaj. Dawamy rotor. To jest nam już niepotrzebne. Chyba te łożyska. Ale mamy tutaj cały motor i tutaj sobie to rozetniemy piłką tutaj i z drugiej strony tutaj i zobaczymy. No, aluminiowy płaszcz mamy przecięty. To jest czyste aluminium. To na koniec ważymy i teraz jak dostać to mieć. To będziemy przecinać druciki i tutaj to wyklepiemy. Powoli po kolei wycinamy druciki z jednej strony. Tym sposobem. Z jednej strony to wytniemy całe i z drugiej strony to będziemy pociągali. No i proszę Państwa, mamy odcięty kawałek ze strony. Tutaj sobie chwycimy do, jakby Niemiec powiedział, do Schraubtocka i tutaj będziemy klepali, aż dostaniemy wszystko mieć z tej strony i z pośrodka. Tak, już trochę wyklepaliśmy. Widzicie, że mieć tutaj już skoro nie jest, ale za to tutaj przybyło dużo. To kontynuujemy pracę. I za chwilę będzie miedź oswobodzona od tego żelaza. Znów trochę poszło kolejne ciosy młotkiem do żelaza. I jest, za chwilę będzie wyswobodzona miedź z tego tu auto motora. No i wydostaliśmy wszystko miedź, którą chcieliśmy. To jest z pośrodka tego tutaj. Taki cały bunt. I jeszcze z drugiej strony, jak to tutaj było w motorze. Teraz sobie to oczyścimy i na koniec zważymy miedź i aluminium. I pod koniec sobie zrobimy podsumowanie. Zrobimy sobie podsumowanie, jak to wszystko wygląda. I tu jest miedź. Wydostaną tu z tego żelaza. Oto. No i podnosimy się do ważenia. Do ważenia tych kolejnych z motora. Tu jest uzyskana miedź. Tu jest aluminium. Trochę żelaza. To jest 3,5 kilo. Jest to tu. 4 kilo 300 plus to tu będzie ponad 5 kilo. No, dajmy temu, że 8 kilo żelaza, aluminium kilo 361 i to, co nas najwięcej interesuje, jest miedź oczywiście.
Medzi sypujeme do žara. I jest kilo 83 miedziej. Bardzo ładnej, czystej, wyczyszczonej. Już tutaj z tego tu silniczka. Dziękuję za uwagę. Prosimy o subskrypcję. Komentujcie, subskrybujcie. Dziękuję, do widzenia.